Na służbę zdrowia nie liczymy pieniędzy. Tutaj inwestujemy cały czas w poprawę naszej komfortu, przede wszystkim obsługi pacjentów naszego miasta, nie tylko naszego miasta, ponieważ szpital również przyjmuje pacjentów z całego regionu, a nawet i kraju. Jest to nasza, można powiedzieć, marka już rozpoznawalna. Zespół Szpitali Miejskich niewątpliwie jest marką, która dzisiaj zasługuje na wielkie uznanie. Dlatego też postanowiliśmy wybudować ten nowy obiekt, który dzisiaj został inaugurowany właśnie poprzez wkopanie kapsuły czasu, która zostanie za 30 lat otwarta, a w kapsule znajdują się rysunki właśnie wykonane przez dzieci, jak będzie wyglądał szpital za 30 lat. Nowy budynek zostanie przeznaczony na poradnie specjalistyczne, które aktualnie znajdują się wewnątrz szpitala. To nie tylko ułatwi pracę medykom, ale też wpłynie na komfort małych pacjentów. Było 600 metrów, będzie 1200. Było 16 gabinetów, będzie 32. Rentgen na miejscu, punkt ortopedyczny, bufet dla dzieci i duża poczekalnia z telewizorem, z komfortową sytuacją, że dzieci mogą poczekać z jakąś ciekawą muzyczką, no z zabawą taką, żeby dziecko było bardzo, żeby zaparnia była bardzo przychylna dla dziecka. Dzięki przeniesieniu poradni specjalistycznych do nowego budynku zwolni się miejsce w szpitalu. Funkcjonować w nim będzie szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci, który poszerzy swoją działalność. Mamy SOR, czyli szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci, gdzie przyjmowaliśmy pacjentów codziennie parę lat temu 50-60. Niestety dzisiaj przyjmujemy 120. Czy nie ma miejsca na dobrą, komfortową pracę i przyjmowanie pacjentów na SOR. Czyli te pomieszczenia po tej poradni będziemy mieli rozbudowany SOR dla dzieci. Myślę, że ta inwestycja poprawi funkcjonowanie, poprawi obsługę pacjentów, przede wszystkim dzieciaków, bo to będą szpitalne poradnie, które będą przyjmowały najmłodszych pacjentów naszego miasta, ale też zwolni pomieszczenia pod szpitalny oddział ratunkowy, który niewątpliwie też poprawi swój komfort funkcjonowania, swój komfort działania. Jest to montaż finansowy, gdzie połowę, czyli 10 milionów finansuje, przekazało miasto na tę inwestycję, a drugą połowę szpital znalazł w swoich środkach finansowych i łącznie inwestycja ma kosztować około 20 milionów złotych. Pan prezes firmy Mostostal planuje wejście na budowę w połowie lutego i koniec koło maja, czerwca przyszłego roku.